Witam Was serdecznie. Dawno nas nie było. Akademia Mody Was wita. Słuchajcie, bardzo dużo pytań dostajemy w sprawie modelowania rękawa, bo teraz straszna taka moda się zaczęła na te wielkie bufy. I dziewczyny pytam, jak wykroić taki rękaw. Dlatego dzisiaj robimy właśnie na żywo, jak z zwykłego rękawa, tutaj jest pokazany zwykły rękaw, stworzyć właśnie rękaw taki właśnie taką bufę, jak tutaj narysowałam. Przede wszystkim musicie tak, wziąć swój rękaw z wykroju podstawowego. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie zrobił, nie wiem, nigdy nie robił, możecie wejść na YouTube i w Akademii Mody jest za darmo wystawione, jak zrobić podstawowy rękaw, tak? Tam jest cała konstrukcja, także możecie sobie spokojnie zrobić konstrukcję rękawa podstawowego i później na bazie tej konstrukcji podstawowej jak najbardziej można zrobić sobie ten rękaw z bufą. Tu jest właśnie taki rękaw szybko wycięty z papieru. Tutaj przedstawiamy, ja od razu biorę flamaster. Zobaczcie, tu jest jak na każdym rękawie. Mamy środek, zawsze sobie zaznaczamy przód, tak? I tu jest tył rękawa. Czym się różni? Wiadomo, z przodu jest tu bardziej wycięte, bo to jest kwestia oczywiście naszej ręki, prawda? Bo ona idzie bardziej ramię do przodu, dlatego tu bardziej jest wycięte, główka jest w tą stronę, a tu taki, jak ja to mówię, taki lekki zjaw, tak, że tutaj dlatego można spokojnie zobaczyć, gdzie jest przód, gdzie jest tył. No i teraz zobaczcie, analiza. Przede wszystkim robimy analizę, dokąd ten rękaw ma być szeroki i później dalej wąski. Zobaczcie, na moim rękawie jest ewidentne, że łokieć jest wąski, i nad łokciem dopiero zaczyna się poszerzenie w tą wielką całą bufę, tak? Także co robimy? Przede wszystkim powiedzmy, że tu jest ta na konstrukcji macie linię łokcia, tak? Także tutaj jakby ja po prostu sobie tutaj wyobraziłam, że tu mam. No i teraz tą bufę muszę mieć, powiedzmy, że gdzieś tam ponad łokciem, tak? No i co robimy? Robimy przede wszystkim to, że ja sobie po tej linii, gdzie chcę zacząć sobie poszerzać, ja po prostu to ucnę. Ucinam. O, już samo się przykleiło nam. Dobra. Tutaj mam i tą część sobie po prostu na razie zostawiam tak, jak jest. A z tą pracujemy, tak? Tą część muszę sobie poszerzyć. Zobaczcie, ja mam przyzbierane, tak? Powiedzmy gdzieś trochę wyżej niż nie wiem, tak jeżeli obliczyć sobie przynajmniej, podzielić na trzy części, prawda? To gdzieś do tej trzeciej części zaczyna mi się tutaj zbieranie takie do góry. Także ja tutaj tak, rękaw, to jest wiadomo, to jest część pod pachą, ta część jest bardziej widoczna, także gdzieś w tym miejscu powiedzmy, że to ma być tutaj, tak? Całe to uzbieranie. Teraz co ja robię? Ja sobie po prostu narysuję o takie linie, tak? Tak. Tak. Zobaczcie, czym więcej tego będzie, tym po prostu łatwiej Wam będzie rozłożyć, tak? Także ja tutaj dorysuję sobie jeszcze, bo to jest ten moment, gdzie ja muszę po prostu porozcinać. O, w ten sposób. I teraz ja po prostu zacznę rozcinać tą część, tak? Ja biorę sobie troszeczkę do góry. O. I po prostu nożyczkami, słuchajcie, trochę niewygodnie, także ja tutaj sobie pokroję. Nie docinam do samego końca.
to tak jak rozmawialiśmy w tamtym miejscu, na samym końcu zostaje mi szerokość rękawa taka, jaka jest. Cięcie. I teraz zobaczcie. Teraz to, co sobie pocięłam. Może tak, zacznę od tego, że tą część, powiedzmy, że ona zostaje tak jakby połączona tu. I ta część tutaj musi być połączona. Na stole by było mi bardziej wygodnie to zrobić, ale chciałam, żebyście dobrze widzieli to wszystko, dlatego dobra, zostawiamy może jeszcze środek sobie tutaj złapię. O. Tak. I teraz zobaczcie, to co ja tutaj sobie porozcinałam, tu jest środek rękawa, ja będę teraz to rozkładała o, w ten sposób. Wszystko zależy, jaką chcecie tam bufę. Mocną czy mniej, musicie sobie tam już ze względu na wasz projekt, tak, co tam chcecie mieć. Tu. O, teraz będzie lepiej widać. Widać, jak ja sobie tutaj już to szczepię. Zobaczcie, to jest, jeżeli oczywiście chcecie mieć szerzej, tą bufę po prostu większą, tak? No to po prostu to jakby rozkładamy szerzej, po prostu szerzej to rozkładamy i tutaj pójdzie ten rękaw bardziej w boki. Ale tego się nie bać, to nie jest tkanina, to nie jest papier, ona przyjmuje później formę taką, jak sobie wymyśliliście. O, zobaczcie. Ja tą stronę troszeczkę jakby nawet więcej rozłożyłam. Tak. Coś wam jeszcze pokażę od razu. Zobaczcie, w tych miejscach może być tak, że tutaj na przykład będzie jakby za dużo, tak? Jedno na drugie wam najdzie, nie szkodzi. Ze względu na to, że tutaj powstaje większy skos, to później się rozciągnie, tak? Także ten brak tych tam, nie wiem, 5 mm do centymetra, spokojnie w momencie, kiedy zakręcicie tym, tutaj powstanie większy skos i to spokojnie się to później porozciąga, tak? Także tutaj jest, o. W ten sposób wychodzi nam nasz rękaw i teraz jak obrysować? Odrysowujemy, słuchajcie, bo to tutaj nam się trochę podniosło, także ta główka, powiedzmy, nam się podniosła, no nie wiem, tyle, a my chcemy dosyć mocno, żeby to stało, tak? Efekt takiej główki musi być, żeby to naprawdę stało do góry. Dlatego tutaj musimy sobie też wymierzyć, na ile bym chciała, żeby to się podniosło. Jeżeli ja chcę na przykład, żeby to się podniosło o tyle i tak ten rękaw mocno stał, no to co ja muszę zrobić? Ja po prostu muszę sobie to jeszcze zmierzyć dodatkowo, prawda? Tutaj jakby moja ręka się kończy, ale ja sobie tak, tu już to mam i jeszcze ten cały kawałek. To powiedzmy, że to około 7 cm, tak? Także ja sobie jeszcze odmierzam tu z góry i dopiero... łączę tutaj z tym moim rękawem, tak?
Jeżeli chcecie oczywiście, żeby to nie aż tak sterczało, no to możecie to tylko troszeczkę, tylko odrobinę to podnosimy, łączymy tu. O tak. Tutaj, że macie różne, no to proszę nie musicie sobie zadać tą formę. Oczywiście najważniejsze co? Linia prosta, tutaj gdzieś środek naszego rękawa musi być zaznaczony i to musi być równo po linii prostej, tak jak było, i rozkładamy w dwie strony, tak? Także tutaj, żeby żadnego przekoszenia nie było, to musi zostać. Zaznaczamy później środek rękawa i od tego miejsca do tego miejsca to jest to wszystko nasze namarszczenie, tak? I w ten sposób później sobie odrysowujemy nasz rękaw, tak? Także kroimy oczywiście po linii prostej, tak jak jest tutaj zadane nam na wykroju, tak? Także tutaj tak układamy. Jedyny sekret, który Wam chciałam jeszcze dodatkowo powiedzieć, że w momencie, kiedy robicie taki rękaw, obojętnie, czy wielka bówka, czy mniejsza bówka, każdy przemarszczony rękaw na górze, żeby fajnie się układał, musicie sobie na pewno zmniejszyć ramię. Dlaczego? Dlatego, że bówka, która jest równo z naszym ramieniem, opadnie Wam, tak? Jak ją przeniesiecie sobie przynajmniej centymetr, półtora, to ramię się przesuwa. Oczywiście optycznie jest też mniejsze ramiona, ale na ramieniu jest szew i ta bówka fajnie później stoi, a nie klapnie i opada. Także tutaj w momencie, jak będziecie wszywać, to zmniejszamy w ramieniu wykrój, tak? No, a druga już kwestia, powiedzmy, jeżeli chcecie mocno podniesione, no to tutaj już musicie wszyć pod spód jeszcze taką pozbieraną z siatki takiej lub z jakiejś takiej tkaniny, która jest troszeczkę sztywniejsza, ale to już całkiem jakby inny temat, co wszywamy, żeby bówka nam stała. Może nawet zrobimy filmik, co się wkłada, żeby to fajnie sterczało. No ale jakby przede wszystkim, jak szyjecie ze sztywniejszej tkaniny, to samo w sobie będzie to fajnie się układało. No i pamiętamy o tym, tak, że tutaj ten rękaw podkrój do rękawa z góry zmniejszamy po prostu o centymetr z przodu i z tyłu, ramię po prostu jest mniejsze i wtedy ta bufa nam lepiej leży. Także mam nadzieję, że Wam pomogła w tym modelowaniu tego rękawa. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście proszę do nas pisać. No i do zobaczenia do następnej środy. Oczywiście jeszcze raz przepraszam, różnie bywa z czasem. Raz mi się uda, raz mi się nie uda. Ale jak będziecie do nas pisać, zadawać nam pytania, to wtedy szybciej też będą jakby powstawały te nasze środowe tematy. Także do zobaczenia, do następnej środy.